naśladujemy świętego Franciszka, który właśnie w 1223 roku w małej miejscowości we Włoszech zrobił takie żywe szopkę. Przyprowadził osiołka, wieczki, woła. Chcemy właśnie ukazać taki realizm, w jakich warunkach przyszedł Pan Jezus. Dlatego nawiązujemy do tej tradycji i chcemy właśnie też tutaj ludziom przybliżyć dobrą nowinę, żeby właśnie oni bardziej otwierali swoje serca na przyjęcie Go do swego serca, bo przecież to jest miejsce, gdzie Pan się powinien rodzić, nie w mizernej szopie wśród zwierząt, ale wśród ludzi, w ludzkich sercach. Także mamy tutaj właśnie i konika, i guanako, i alpaczki, i osiołki, i owieczkę, i kurki, i gąski. Większość to zwierzątek to z własnego gospodarstwa. Ale te kurki, właśnie gąski są, owieczka jest od takiego pana Jakuba Gałązki, parafianina, który też kocha zwierzątka i który nas udostępnił właśnie, żeby cieszyły, zwłaszcza serduszka dzieci. Tak, kontakt ze zwierzętami to jest taki bardzo przyjemny, dobrze robi na psychikę. Tak. Chciałabyś też wejść do szopki. Budowa całej szopy, tak, część konstrukcji przyjechała z poprzedniej parafii w Górkę, bo tam żeśmy robili co roku takie żywe szopkę. Natomiast ta druga część została tutaj dobudowana. No to tak ze 2 tygodnie żeśmy to rozbudowywali. No i tu już ono będzie teraz na stałe. Tu już nie trzeba będzie rozkręcać. Także to już... Ale w przyszłym roku trzeba będzie jeszcze dobudować. Tu są warunki, także myślę, że w przyszłym roku jeszcze będzie większe, że będzie mógł takie duże zwierzę być w szopce na stałe, tak, nie tylko przychodzić na jakiś czas. Tak. Najlepiej się wybrać do Wilczyc, ale tak myślę, że do 15 stycznia będzie szopka i tak do 22 już ważnie. No na pewno na Trzech Króli to obowiązkowo, bo będzie orszak Trzech Króli, tu będzie zakończenie tego orszaku wspólnym śpiewem, taką biesiadą właśnie tutaj przy żłobku Pana Jezusa. Zapraszamy wszystkich dzieci, miłośników zwierząt, dorosłych też do Wilczyc na żywą szopkę. W poprzedniej parafii w Górkach, zwłaszcza pierwszego roku, to było, były tłumy. To później wiadomo, że już trochę się powszechnieje już. A tutaj myślę, że pierwszy raz to będzie duży odzew, że dużo będzie chętnych. Także myślę, że tutaj też nas zapraszamy i z Żelechowa, i z Garbulina, i z Ryk, tu przecież niedaleko. Także wszystkich zapraszamy serdecznie do naszej szopki wilczyńskiej.